I dzień dobry, to już końcówka mojego wyjazdu do Zakopanego. Dzisiaj z Doliny Chochłowskiej, Doliny Kościeliska, porozmawiamy sobie trochę o tym, co zrobić, żeby zechciało się pisać odcinek dedykowany dla copywriterów, kiedy nie chce ci się pracować. Jest kilka fajnych triczków, kilka sposobów, co można zrobić, żeby się zmotywować, zmobilizować, żeby znaleźć siłę, aby usiąść do komputera i popisać trochę tekstów. Ale oczywiście najpierw śniadanko. I już po śniadanku czekamy, zaraz się zbieramy i idziemy w górki, idziemy w trasę. Natomiast mam tą chwilkę jeszcze, więc chciałbym wykorzystać, żeby przekazać ci, co dzieje się u nas, co dzieje się w firmie. Przed chwilą właśnie sprawdzałem, jakie idą projekty. Nasza nowa strona już jest na ukończeniu w marcu, w lutym na pewno będzie już gotowa. Pracujemy także nad jeszcze jedną stroną, ale tutaj na razie szczegółów za dużo nie chciałbym zdradzać, natomiast nasza strona firmowa będzie nowy blog. Postawimy na dużą ilość merytoryki, na praktyczne rzeczy, które możesz wdrożyć w swojej firmie, w swojej współpracy z copywriterami, żeby była ona lepsza i bardziej przyjemna w marcu. Natomiast prawdopodobnie w marcu inny projekt skierowany bardziej dla copywriterów, ale o tym jeszcze na pewno będę nieraz mówił. I jeszcze jedna super ważna rzecz. E-book również na ukończeniu, jeszcze są tam jakieś ostatnie poprawki graficzne i już niedługo będziemy go wypuszczać. E-book, jak współpracować z copywriterem, żeby się nie denerwować. Ta nazwa będzie jeszcze troszeczkę zmieniona, ale o to chodzi, także czekajcie na informacje, na pewno dużo fajnych rzeczy tam się znajdzie. Już w drodze, już czekamy na autobus, czyli jeszcze zanim pojawimy się w górkach, powiem coś, co możesz zrobić jeszcze zanim to niechcenie cię dopadnie i po prostu nie będzie chciało się pisać, co możesz w takiej sytuacji zrobić. I taką skuteczną metodą jest przede wszystkim planowanie, równomierne rozkładanie sobie zadań. Jeżeli masz coś z deadline'em na za 2 tygodnie, rozłóż sobie to równo. Jeżeli danego dnia masz trochę więcej siły, to odbierz tych ostatnich dni, wtedy najwyżej szybciej skończysz zlecenie. Natomiast ewentualnie, kiedy coś się dopadnie, to się wszystko wyrówna. Rozkładaj, planuj teksty i pracuj równomiernie. Wtedy jest większa szansa, że nic ci się nie nałoży, że nie będziesz mieć całej masy tekstów do napisania w jeden dzień, a wtedy szansa na to, że się odechce, jest dużo większa. Machaj do vloga. Ale tyłem. Do widzenia. No i jesteśmy na miejscu, za chwilę ruszamy w traskę, natomiast ja mam dla Ciebie drugą rzecz, którą warto zrobić, żeby się zachciało pisać. Jest to po prostu odpoczynek. Jeżeli pracujesz codziennie, zwłaszcza jeżeli pracujesz również w weekendy, to koniecznie zrób sobie dzień, dwa, trzy wolnego. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, odpocznij
dłuższy czas, wyjedź na krótki urlop i wtedy zawsze moce wracają, wtedy zawsze odnawia się ta energia. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, żeby nie rozleniwić się kompletnie. Nie polecam takiego urlopu, w którym tylko się leży, bo wtedy po powrocie efekt może być odwrotny do zamierzonego i może się nie chcieć jeszcze bardziej. Warto popracować w mniejszym wymiarze, popracować niekoniecznie pisząc, na przykład poprawić swoją stronę, czy wrzucić jakiś, napisać, przygotować artykuł na swojego bloga, jeżeli takiego prowadzicie. Odpoczynek, aktywność fizyczna, spacer, sport, to są rzeczy, które warto wdrożyć wtedy, kiedy nie chce się pisać, a nawet wtedy, kiedy się chce, bo przecież sport to zdrowie. Kolejna wskazówka. Otaczaj się innymi ludźmi, którzy też zajmują się pisaniem. Zapisz się do grup na Facebooku, może do grup mastermindowych dołącz z innymi copywriterami i po prostu spędzaj czas z ludźmi, którzy też piszą. Nie jest tajemnicą to, że jesteśmy sumą kilku, trzech, pięciu, siedmiu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Więc jeżeli będziesz spędzać czas z ludźmi, którzy też rozmawiają o pisaniu, którzy też się tym zajmują, to na pewno łatwiej będzie ci przezwyciężyć tą chwilową niechęć. No, proszę bardzo, tutaj wskazówka. Polana Chochołowska. Nie za dużo tutaj ludzi. A tutaj taki piękny, myślałem, że to ratrak, ale to taki bardziej traktorek. Aż łańcuchy ładne. Rzecz czwarta, rzecz kolejna, to zmieniaj w miarę możliwości, zmieniaj tematyki tekstów, które piszesz. Jeżeli masz napisać na przykład 10 tekstów o audytach energetycznych albo o innym ciekawym w cudzysłowie temacie, to napisz sobie 3, a później spróbuj stworzyć coś na temat, który jest ci bliższy. Jeżeli nie masz innych zleceń, to zawsze możesz napisać coś na temat, na który lubisz i później taki tekst wrzucić na giełdę tekstów. Patrzcie, jaką mam ładną kuleczkę. Akurat sobie tu leżała, więc ją odłożę z powrotem. Może ktoś po nią wróci, a tymczasem piąty punkt. A piąty punkt jest bardzo ciekawy, to znaczy, co jeszcze możesz zrobić, żeby chciało ci się pisać, to po prostu poszukaj lepiej płatnych stawek. Jeżeli miałbyś napisać to, co masz do napisania, a czego pisać ci się nie chce, za stawkę dwa razy większą, jest spora szansa, że zrobiłbyś to chętniej. Także w chwilach takich kryzysów warto poszukać nowych klientów, nowych zleceniodawców, którzy lepiej płacą i która to stawka przyczyni się do zwiększonej motywacji i mobilizacji do pisania. No i teraz dwa ostatnie, ale muszę nieskromnie, nieskłamanie przyznać, że to są dwa moje ulubione punkty. Rzecz pierwsza z nich to po prostu nie pierdol, weź się w garść. Jest to trochę w stylu Rafała Mazura, ale i posłuchanie jego materiałów myślę, że mogło pomóc. Zachęcam do tego. Po prostu weź się w garść, przestań narzekać, przestań stękać i zacznij pisać. To jest twoja praca.
I ostatnia rzecz, ostatnia rada, ostatnia wskazówka, dzięki której też nie dołączysz do jednego z tych trzech panów bądź pań. Nie wiem, nie do końca znam się na płciach bałwanów, natomiast po prostu nie będziesz bałwanem, więc jest to wskazówka, która daje dwie fajne rzeczy. O co konkretnie chodzi? Jeżeli nie chce ci się pisać, możesz ten czas poświęcić po prostu na edukację. Możesz przerobić sobie jakiś kurs, zarówno jeżeli chodzi o copywriting i zwiększanie umiejętności w tym zakresie, jak i innych takich jak na przykład sprzedaż, marketing, czy prowadzenie firmy, jeżeli nie działasz jako freelancer, a masz swoją małą agencję. Generalnie polecam edukowanie się jako odskocznia od takiej codziennej pracy związanej bezpośrednio z pisaniem. Jeżeli nie masz czego, z czego się aktualnie uczyć, to zachęcam do sprawdzenia e-booka, którego właśnie kończymy, o którym wspominałem na początku dzisiejszego materiału. E-booka, w którym pokazujemy, jakie są najczęstsze błędy copywriterów i sposoby na radzenie sobie z nimi. Jeżeli zapoznasz się z tym materiałem, będziesz w stanie sprawdzić, czy u Ciebie, czy też popełniasz te błędy, a jeżeli tak, to co zrobić, jakie praktyki stosować, żeby tych błędów było mniej. Jeżeli chcesz tego e-booka, zostaw komentarz na dole. Pamiętaj również o tym, że możesz do mnie napisać. Ja wyślę Ci wtedy tego e-booka bezpośrednio na maila, jak tylko zostanie ukończony. Jesteśmy w kontakcie. W piątek już wracam do Gdańska i będzie kolejny vlog, kolejne ciekawe informacje. Pozdrawiam serdecznie.